Dietetyka w sporcie i rekreacji to kierunek studiów oferowany przez Akademię Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku. Studenci naszego nowego kierunku mają możliwość odbywania świetnych zajęć praktycznych, o czym możecie przekonać się, oglądając nasz materiał filmowy. Na zajęciach mamy styczność z jedzeniem, możemy się nauczyć tego tak jakby od kuchni. Uczymy się tych podstaw, które będą nam potrzebne w późniejszej naszej pracy. Do tej pory ugotowaliśmy na przykład placuszki z marchewki, czy kalafior, papryki nadziewane. To są te takie na razie rzeczy, które robiliśmy. Zajęcia praktyczne odgrywają kluczową rolę na studiach z dietetyki. W ich trakcie studenci rozwijają umiejętności, które są im niezbędne do prowadzenia działalności zawodowej. Uprawiam sport właśnie od dziecka i dietetyka, jak wiadomo, to jest jedna z takich istotnych rzeczy. No to jest generalnie, może być, paliwo dla sportowca i no stąd moje zainteresowanie. Jakby chęć poznania tego od kuchni i jak należy się odżywiać i te wszystkie tajniki. Te zajęcia właśnie między innymi, na których jesteśmy na gotowaniu, no to też pozwoliły mi jakieś nowe rzeczy odkryć i dzięki temu gotuję więcej. Nawet jakiś krem z pomidorów, jakiś ciekawy przepis, czy na pierwszych zajęciach się nauczyłem robić placuszki z marchewki.